Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Chcieliśmy Wam pokazać ten oto ciągnik. Gościmy u Pana Henryka Sitarka w gminie Mogielnica. Witam. Zdarza się, że w gospodarstwach sadowniczych oprócz nowych maszyn pracują również takie perełki, a z pewnością jest nim C328 z 1963 roku. W jednym gospodarstwie, w jednej rodzinie jest to swoiste oczko w głowie sadownika. U Pana jest w gospodarstwie od kiedy? Dostałem go z przydziału z Powiatowej Rady Narodowej 1 lutego 1963 roku. Był nowy i pracuję w moim gospodarstwie do obecnej chwili. Był tylko przeprowadzany remont kapitalny raz w 1993 roku. I dalej pracuję i bez żadnych zmian. I w oryginale nie ma nic u niego zmienione. Tak jak przyszedł do mnie, tak chodzi, poza alternator był zmieniony, zamiast prądnicy to alternator. Tak jest, bo w oryginalne, w seryjnej produkcji wychodziły prądnice tutaj w tym miejscu. I ten, no... Filtr powietrza właśnie był zmieniony, a poza tym nie było nic zmieniane, oryginalne jego wszystkie części. Jeśli chodzi o silnik, to C328 w porównaniu do C325 różni się średnicą tłoków, pojemnością skokową zwiększoną do 1960 cm3, większą mocą z 25 wzrosła ona na 28 koni mechanicznych. Również w tym silniku S312B wprowadzono odprężnik, który zmniejsza ciśnienie i ułatwia rozruch zimą. No i spróbujemy go odpalić po miesiącu bez pracy. Proszę bardzo, wszystko działa. Po zakończeniu możliwości rozwoju Ursusa C45, potem C451, wprowadzono prototyp Rola 25, który stał się Ursusem C325. Produkowany był 5 lat, około 25 tysięcy egzemplarzy. W 1963 roku wprowadzono nowy silnik, wiele usprawnień i do seryjnej produkcji trafił model C328. Czym różni się C328 od C325? Przede wszystkim silnikiem i zwiększoną mocą z 25 na 28 koni. Tutaj jako wada wymieniana jest ta słaba przednia oś, która zdarzało się, że pękała. W późniejszych latach rolnicy zmieniali ten element razem z osią okrągłą od C330. Jak tutaj widzicie w modelu pana Henryka, wszystko jest oryginalne, również te wsporniki. Mamy mały sadowniczy akcent, czyli belkę herbicydową. Wspominaliśmy o alternatorze, który jest zamiast oryginalnej prądnicy, oraz o filtrze powietrza od C330. Oryginalne jest także siodełko, które już obecnie bardzo ciężko spotkać. W C328 zmieniono również zegary. Wcześniej były to zegary od syreny, od samochodu syrena. Wiele sztuk tego modelu pracuje jeszcze w Polsce, ale z maskami od C330. Tutaj, jak Państwo widzicie, jest ta charakterystyczna, piękna, okrągła maska, oczywiście oryginalna. Jeśli chodzi o wady C328, jakie ówcześnie wypominano temu modelowi, to należy wspomnieć brak zewnętrznego wyjścia hydrauliki, który Ursus wprowadził w 1968 roku dopiero razem z modelem C330. Tu, jak Państwo widzą, zewnętrznego wyjścia hydrauliki nie ma. Nie ma również zaczepu polowego, który też uważano za wadę. W późniejszych latach jednak rolnicy i sadownicy domontowywali go również najczęściej od C330. Jeszcze jedna z istotnych wad, którą wypominano Ursusowi C328, to zbyt mała liczba biegów. Jednak szereg zalet naszego rodzimego Ursusa, czy to C328, czy C330, przyćmiewa te kilka wad. Jak zaświadczy nam pan Henryk i widzicie
tutaj doskonale. Pracuję w jednym gospodarstwie ponad 50 lat. Poza tym największa zaleta tego modelu to wszechstronność. Jako mały ciągnik rolniczy jest, z powodzeniem był używany w sadownictwie, był wszechstronny, niezwykle wytrzymały. Obecnie 30, ale również i C328 ze zmienianymi osiami w procesie kilkunastu, kilkudziesięciu przeróbek w procesie lat pracują w naszym sadownictwie. Są często zwężane, dokładają sadownicy wspomaganie, pracują w platformach, pracują w belkach herbicydowych, zwożą jabłka do gospodarstwa takie samo jak u pana Henryka. I miejmy nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będą nasze poczciwe Ursusy w sadownictwie nam służyły. Dziękujemy serdecznie za uwagę.